Dym z krematorium strasznie drażnił kolegów, zasmradzał powietrze. No tak, że dosłownie nie było widać nut, bo taki tabun przeleciał przez orkiestrę. Ktoś się zaczął śmiać, na to się odzywa też mój serdeczny przyjaciel. Mówi, ty się nie śmiej, bo nikt nie wie, który z nas pierwszy tym kominem wyjdzie. Był u nas w obozie sierżant z 20. Pułku Piechoty Krakowskiej, Antoś Gargul. On zgłosił się do raportu. Trzeba było mieć dużo odwagi, nie tylko przed raport Führerem, ale raport Führer zaprowadził go do Lager Führer. Oświadczył, że jemu się nudzi po przyjściu z pracy, on chce się czymś zająć. Dlatego zwraca się z prośbą, żeby mu pozwolili sprowadzić parę instrumentów od siebie z domu. On ma własne instrumenty, które tutaj tworzyłyby grupę i oni by mogli marsze grać. No, jak marsze, to Niemcy od razu stają na baczność. I rzeczywiście dostał zezwolenie. Żona poszła na gestapo i na gestapie powiedzieli, no, niech sobie jeszcze przed śmiercią podmucha trochę w te trąby. W ślad za nim poszli inni. Dowiedział się ktoś, że potomek Arctów, sławnej księgarni warszawskiej, jest w obozie. Że jest w złym stanie psychicznym, duchowym. Orkiestra się opodatkowała z pajtki chleba i on był od tego dnia futrowany. Dostawał przydziały jedzenia i tak był tym zachwycony. Powiedział, słuchajcie, mam w Lipsku ileś tam 15 czy 10 tysięcy marek na koncie swoim. Ja złożę oświadczenie u Lagerfierera i na to konto wy złożycie zamówienie. Myśmy złożyli jedno, drugie. Tych nut przyszło niesamowitej ilości. Przyszedł transport muzyków radzieckich, jeńców radzieckich. Byli tak kapitalni muzycy, że serce rosło. Jeden, jak zobaczył, że za dużo już, a on był pierwszym trompecistą, chwycił za waltownię, zadał, zagrał parę gam, pasaży, taki, ale miał strasznie wystraszoną minę. Został przyjęty, Franz go tak poklepał. Protekcyjnie. Franz poszedł. Ja mówię, dlaczego jesteś taki strasznie wystraszony? Mówię, nigdy w życiu nie grałem na waltorni. Kandydatów było zawsze 10 razy więcej jak miejsc.
Pamiętam, jak przyszedł chłopiec, że on gra na kontrabasie. W sali stały kontrabasy i w sali stało 16 wiolonczel. On chwycił wiolonczele, bo widocznie z Podhala pochodził, więc to mu bliższe było tej basetli. Postawił na stołku i tak zaczął piłować. Znaczy efekt był taki, że Franc nie był zbyt delikatny, w mordę huknął. Chłopak się zakrył nogami i wyleciał na dwór. Zostałem wezwany do Lagerführera. Przyszedł po mnie Lagerältester, to jest taki obozowy, najważniejszy więzień. Był nim komunista wiedeński i on mnie przedstawia jako ten, że postanowiliśmy, kto, co, jak, będziesz prowadził orkiestrę. Wyszliśmy, on mówi, nic, myśmy to w tej grupie Ruchu Oporu uchwalili, że to ty musisz być. No więc byłem tym kapelmistrzem. Bardzo dużo osób zostało rozstrzelanych właśnie z łona orkiestry, bo to nie chroniło przed niczym przecież, tylko było jakimś dodatkowym zajęciem. Ale jednak sam fakt, że więzień te najgorsze godziny po pracy wieczornej do gongu przeżył z jakąś myślą, coś go zajęło. W tych godzinach to najwięcej więźniów szło na druty. Graliśmy marsze dla wychodzących w komand, a wychodziło przeszło 20 tysięcy ludzi. Na wiolonczeli grał Pietrzak, o ile się nie mylę, z Częstochowy. Poprzedniego dnia wieczór zobaczyłem jego zmartwiałego przy swoim łóżku. Ja wiem, co ty robisz? Co ci się stało? Ja mam przeczucie, że ja jutro zginę. No poszliśmy grać. Gramy jeszcze 8 komand, jeszcze 6, 4 komandy, 2. Ostatnie komando idzie, a my gramy. Zobaczyłem w tej chwili, że po przeciwnej stronie pod murami bloku 24 stoi palicz. Pomyślałem sobie wtedy, że miałeś dobrego nosa, Pietrzak. Nagle palicz wyskoczył, kończyć, skończyliśmy, a jego tak palcem do siebie. To było takie przypomnienie każdemu, jaką nicością jest tutaj życie ludzkie. Przywieziono nas jako pierwszy transport z więzienia Tarnowskiego. W obozie pracowałem jako sanitariusz przez kilku lat. Na początku 1941 roku wyczytali wszystkich muzyków i musieliśmy przyjść do Lagerführera Frycza. Pytał się, czy jest zawodowym muzykiem, czy ma instrumenty. No, którzy mogli napisać do rodziny, no to rodzina przynosiła. Ja jestem perkusistą, nigdy nie miałem swoich instrumentów. Więc powiedziałem, że przed wojną jak grałem, to też musiałam dać instytucja, w której ja grałem. No powiedzieli, że
coś zrobił. Ja zupełnie zapomniałem o tym. Po 3 tygodniach wezwano mnie i przyszedłem do takiej sali, gdzie potem była sala prób orkiestry. Zobaczyłem wspaniałe instrumenty perkusyjne. Okazało się, że oni pojechali do opery czeskiej i przywieźli. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry obozowej był Franciszek Nierychło, numer 994. Był sukin syn. Jak ktoś źle zagrał, to dochodził i bił w twarz. On muzyk, jak oboista, był niezły. On wychował się w wojskowej orkiestrze gdzieś, ale jak chodzi o sprawy teoretyczne, to był słabiutki. On nie miał pojęcia o tym. On tu zaczął pisać marsze jakieś, prawda, tego, ale on tego nie robił, bo robił to albo Kopieciński, albo drugi był taki Skrzyński. I oni to za niego robili naturalnie pod jego dyktando i na jego nazwisko. To był człowiek jakiś troszeczkę zboczony. Przykry w współżyciu. Dużo sobie myślał, że on jest wielki pan, prawda? No i ta orkiestra jako tak się przy nim trzymała, ale więcej ze strachu, bo to był strach, bo on był bezwzględny. Po jego odejściu, gdy poszedł do wojska niemieckiego, objął orkiestrę nasz szanowny Adam Kopieciński. Orkiestra zaczęła zmieniać swoją barwę. I gdyby nie te transporty nieszczęsne, które nas stale męczyły, że ktoś odchodził, ktoś nowy musiał przychodzić, to by była naprawdę orkiestra niezastąpiona po prostu. A zły moment to był, jak się pokazał w naszym pobliżu w czasie gry, Palicz. No to już było wiadomo, że kogoś z orkiestry wyciągnie i poprowadzi na 11 blok. O ile ja pamiętam, nazwiska już nie będę wymieniał, bo dużo nie pamiętam nazwisk. Ale w ten sposób około może 40 do 50 ludzi wyciągnął Palicz z orkiestry i rozstrzelał własnoręcznie. Osobiście jak się dostałem tutaj do tej orkiestry, zresztą drogą pewnych zabiegów ze strony Adama Kopiecińskiego, który ściągnął mnie do orkiestry, no w ten sposób stwarzając mi po prostu możliwości, szanse przetrwania. Ja sam grałem na fortepianie, także w orkiestrze marszowej dętej ten instrument oczywista rzecz nie był przydatny, no ale dlatego też polecono mi i szybko się nauczyłem grać na takim zabawnym instrumencie, który nazywał się cymbałem. Był to instrument, który ma tak w postaci takiej liry. Na obu końcach ramion liry były zawieszone takie wielkie pompony z końskiego włosia zrobione. Stąd też żartobliwie mówiono, że gram na końskich ogonach. A we wnętrzu liry były rozłożone te blaszki, tabliczki dźwiękowe, te cymbały po prostu i takim żelaznym młoteczkiem wygrywało się na nim odpowiednią melodię do orkiestry dętej. To był oczywiście warunek w ogóle utrzymania się mojej orkiestrze. I taką pewną atrakcją to były niedzielne koncerty symfoniczne, które orkiestra dawała albo dla SS-manów, dla załogi SS-mańskiej, a czasami również dla pewnych grup komand więźniów, które były poza obozem. Te koncerty niedzielne, była to pewna atrakcja, pewne urozmaicenie, a zarazem wyglądało to dosyć barwnie. Ja byłem na takiej dosyć honorowej pozycji za kapelmistrzem z tymi swoimi śmiesznymi cymbałami. No i potem szedł normalnie już cały zespół dęty marszowy, a na końcu spora grupa więźniów na barkach dźwigała pudło fortepianu. Bo z kolei już jak się przyszło na miejsce koncertowania, no to wtedy zamieniało się instrumenty i orkiestra z orkiestry marszowej stawała się orkiestrą symfoniczną.
Z grona muzyków wyłaniały się małe zespoły kameralne, 5-6-osobowe, których celem było dotarcie do tych wszystkich więźniów, którzy nie mogli przyjść na plac, na którym koncertowała orkiestra co pewien czas, którzy nie mogli wyjść, zejść z łóżek szpitalnych. I te zespoły chodziły właśnie po tak zwanym Krankenbau, po różnych blokach, różnych sztubach. Jednym z takich małych zespołów, w którym ja zresztą grałem, grali Roman Trzymała, świetny harmonista, Adam Wysocki grał na gitarze i jednocześnie śpiewał. Adam Wysocki, ten z chóru Dana, Zygmunt Wojszczyk, kontrabasista, już niestety nie pamiętam jego nazwiska. Trębacz Zygmunt Wojszczyk wpadł na kapitalny pomysł. Mianowicie wyzyskał podobieństwo tematyczne do pewnego walca Lanera. I na zakończenie każdego naszego występu graliśmy właśnie tego walca. A graliśmy go w ten sposób. Rozpoczynał Wojszczyk sygnałem. Tiam pam pam pida tida ra ra ram pam pam. Tutaj myśmy wchodzili już piano dla kontrastu, tam pam 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 i tak dalej, i tak dalej. I zakończenie też forte graliśmy. Lam pari ta ram pam. Poruszenie zawsze było wielkie. No, pewien Niemiec natomiast, chory, więzień, nie mógł zrozumieć, co wy Polacy w tym głupim walczyku widzicie. Nie mógł zrozumieć, że w tej drobinie muzycznej dla nas Polaków wielka treść się kryła. I kiedyś, wychodząc już, ujrzałem przed sobą wyciągniętą rękę jakiegoś starszego, bardzo już więźnia, który trzymał papierosa i rzekł do mnie: weź, weź to za tego walca, który nie zginął. Również w obozie kobiecym były próby stworzenia orkiestry. Kierowniczką artystyczną, no, dyrygentem była znakomita, sławy europejskiej skrzypaczka Alma Rose. Przyszła ona kiedyś do obozu pod eskortą. Przyszła do nas, chcąc uzyskać trochę nut, czy też strun do skrzypiec. No, spędziła około 2 godzin. Zaproponowałem jej, żeby zagrała. Podałem jej skrzypce. Nie odmówiła mi. No, gra ta niestety już nie była grą wirtuozowską. Z zażenowaniem oddaje mi skrzypce i pokazuje na ręce popękane od mrozu i spracowane. Wiem, że wkrótce umarła. Der Aufstieg war ich zwar, Olaria, Olario, so auch einen Monat, Tag und Jahr, Olaria, Olario, doch denk ich froh, Gemut und gern, an meine Lieben in der Fern, doch denk ich froh, Gemut und gern, an meine Lieben in der Fern.
der Fern. An jeden Morgen in der Früh, Olario, Olario, Beginn des Tages Last und Mühe, Olario, Olario, ob Arbeitsdienst, ob Sport uns zwingt, doch stets ein frohes Lied erklingt. Ob Arbeitsdienst, ob Sport uns zwingt, doch stets ein frohes Lied erklingt. Doch auch für uns kommt mal die Zeit, Hollaria, Hollario, wo aus der Schutzhaft wir befreit, Hollaria, Hollario. Dann werden froh wir heimwärts ziehen, ganz gleich, ob's schneit, ob's Rosen blühen. Dann werden wir froh wir heimwärts ziehen, ganz gleich, ob's schneit, ob's Rosen blühen.